Witajcie, jak widzieliście w poprzednich dwóch krótkich odcinkach monety wysłane, co też świadczy o tym, że slaby zostały odebrane z NGC. Zacznę jak zawsze od moich ulubionych monet, na których widnieją polscy królowie. Piękny poczet królów polskich, sreberka otrzymały wysokie noty, prawie wszystkie mają prów 69, jedna tylko otrzymała oczko niżej. Wcześniej też Wam wspominałem, że przygotowałem monety obiegowe z PRL, które najprawdopodobniej moim zdaniem powinny dostać MS67, a nawet niektóre z nich mają szansę na MS68. Tak też się stało, ale notę MS68 muszę pominąć, bo tutaj żadnej z tych monet nie udało się jej uzyskać. To będzie dosyć interesujące. Jestem ciekaw, czy ta nota pozwoli monecie już znaleźć nowego nabywcę. Wiadomo, że MS68 byłby rewelacyjną notą, lecz bardzo ciężko znaleźć monetę o takiej niesamowitej powierzchni, która łapałaby tą notę. Ale będę ciągle to praktykował. Tutaj jeszcze 79. rocznik nominału 10 groszy otrzymał PLK na MS66. Reszta monet, która znajdowała się w tej wysyłce, już otrzymała notę MS66. Powierzchnie ponad stan pierwszy. Wszystko się okaże, jak to będzie dokładnie wyglądać. Z zainteresowaniem na takie monety może być tak naprawdę różnie. Moim zdaniem mają tylko szansę slaby z MS67 i MS68, aby zainteresować potencjalnego kolekcjonera. Niedługo właśnie się okaże i wszystko się potwierdzi. Pierwsza aukcja we wrześniu. Rozstrzygnie czy dobry kierunek wybrałem i pokaże jakie korzyści z tego mogą być. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.